Dzisiaj, proszę Państwa, jestem na szkoleniu kulikowisko.pl. Będę realizował swój trening. Polecam to szkolenie wszystkim motocyklistom, a szczególnie tym, którzy dopiero skończyli kurs podstawowy, bo tutaj na tym szkoleniu dowiedzą się, jak w sposób prawidłowy poruszać się po drodze, a szczególnie po zakrętach. W trakcie szkolenia, które trwa od godziny 9 do godziny 17, najczęściej realizowane w soboty, kursanci dowiedzą się sporo na temat techniki kierowania, na temat specyfikacji motocykli, no i oczywiście nadrobią braki te, które ewentualnie powstały w trakcie szkolenia podstawowego, dlatego że wiemy dobrze, że z tym szkoleniem podstawowym jest tak, jak jest niestety. Przywiozłem dzisiaj dwa motocykle ze sobą. Na przyczepie. Tor kartingowy to bezpieczne miejsce, w którym takie szkolenie można przeprowadzić, gdzie można nauczyć się podstaw jazdy po zakrętach, gdzie tak jak widzimy, wszyscy realizują te same zadania, jeździmy w tym samym kierunku, czyli nie ma tutaj zagrożenia, tak jak na drodze, że coś się niebezpiecznego wydarzy. Na szkolenie może przyjechać każdy, ale przede wszystkim kierowane są szkolenia dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę po uzyskaniu uprawnień na motocykl. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem naszych kursantów zawsze na naszych szkoleniach czuwa ratownik medyczny, który w razie ewentualnie, gdyby coś się wydarzyło, jest na miejscu i udzieli niezbędnej pomocy medycznej. Kolejny bardzo ważny element naszych szkoleń to możliwość sprawdzenia swojego motocykla u naszego mechanika. Piotrek z Magneto, serwis mobilny, sprawdzi stan techniczny waszego motocykla, czyli będziecie mogli bezpiecznie poruszać się po torze, sprawdzi ciśnienie, sprawdzi ustawienia klamek i wiele innych elementów, które wpływają na bezpieczeństwo jazdy. Hasło jest świetne, motocykle są wszędzie, tak? Czyli nawet w lesie, tak? Nawet w lesie. Popatrzmy. Ekran i ktoś wrzucił motocykle w lesie. Ale to tylko takie cuda na kulikowisku i tylko u Sylwka. No, Sylwek jest autorem tych zdjęć. Na szkoleniu zrobimy wam zdjęcia. To ważny element, jeżeli chodzi o szkolenie i poprawę techniki, bo możecie zobaczyć to, co wam się często wydaje, że już jest ok. Na zdjęciach od razu będzie można zweryfikować, że często wydaje nam się, że my już jeździmy na kolanie, na łokciu, a tu się okazuje, że ten przechył jest naprawdę minimalny. Część teoretyczną szkolenia prowadzi Tomek Kulik z kulikowisko.pl. On jest również organizatorem tych szkoleń. Dobra, gasimy, nie chwalimy się, że działa. Tak? Gaś. Dziecko, dlaczego tego nie chciałaś wyłączyć od razu? Kochani. Ręka w górę. Kto wyrzucił na luz przed zgaszeniem? No przyznawać mi się, przecież widziałem. Nie wstydzić się, nie wstydzić się. Kuźma, don't make a village, jak mówią nasi rodacy na zmywaku. Po co wam ten luz? Przecież ja pogadam i przestanę. Trzeba będzie jechać. No tak, bo zakręt jest widoczny prędkości przechylenia i kąta przechylenia. Im szybciej motocykl przechylamy, tym mniej go musimy przechylić, żeby ten sam zakręt pokonać. Matematyka. Jak mamy równanie, gdzie jest A razy B, to jak A jest większe, to B musi być mniejsze, żeby był ten sam wynik, nie? Czyli na tym nam zależy. W trakcie szkolenia kursanci są podzieleni na trzy grupy, zielona, żółta, czerwona. W zależności od stopnia zaawansowana, zielona grupa oczywiście to początkujący, żółta średnio zaawansowani, czerwona zaawansowani. Każda grupa ma swój zakres szkolenia i swój inny zakres ćwiczeń. Kadra instruktorska to instruktorzy techniki jazdy z uprawnieniami państwowymi, czyli posiadający odpowiednią wiedzę teoretyczną, jak i również odpowiednią wiedzę praktyczną, jeżeli chodzi o jazdę na motocyklu. Czyli dobrze przewidziałem, że bez nogi zewnętrznej państwa myśli będą skupione na przetrwaniu. To dobrze. W trakcie szkolenia instruktorzy jeżdżą za wami po torze, nagrywając was w celu
pokazania, jak w trakcie jazdy zachowujecie się na motocyklu. Jest to bardzo dobry materiał do tego, żeby ewentualnie poprawiać swoją technikę jazdy na motocyklu, dlatego również realizujemy w taki sposób nasze szkolenia, że zawsze staramy się kursantów nagrywać, żeby mieli możliwość obejrzenia się później na spokojnie i weryfikacji tego, co w trakcie szkolenia wykonywali i robili. Także nie tylko zdjęcia, ale również nagrania. Jeździmy za wami, jeździmy przed wami, pokazujemy nitkę toru, tak żeby jak najwięcej w trakcie tego szkolenia wynieść, bo to w sposób bezpośredni później ma się przenieść na waszą bezpieczną jazdę po zakrętach już na drodze, jak pojedziecie, czy w Alpy, czy do Hiszpanii w góry, tak żeby ta wasza jazda po drogach i po zakrętach była bezpieczna. Nasze szkolenia kulikowisko.pl są dla wszystkich. Tutaj widzimy Roberta, mojego kursanta, który jest pierwszy raz na takim szkoleniu, a zobaczcie, po kilku godzinach, w jaki sposób już potrafi na tych zakrętach sobie radzić. Także w trakcie szkolenia od godziny 9 do 17 pokonujemy około 1500 zakrętów, wykonując różnego rodzaju ćwiczenia. Zobaczcie, jaka to dawka. Ile to trzeba jeździć na drodze, żeby 1500 zakrętów robić, a przypominam, że na drogach nie osiągamy krytycznych parametrów, czyli nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedni poćwiczyć, ale tutaj w warunkach bezpiecznych, gdzie wszyscy jeździmy w tym samym kierunku, gdzie nikt po nas nie przejedzie, jakbyśmy ewentualnie się wywrócili, tutaj w sposób bezpieczny możemy sobie te prawidłowe nawyki utrwalać. Mamy różnego rodzaju ćwiczenia, krok po kroku, które w taki sposób już po jednym dniu szkolenia doprowadzą was do poprawy waszych umiejętności. Oczywiście będzie wiązało się również to z poprawą waszego bezpieczeństwa później w jeździe po drogach. Jeżeli komuś spodoba się jazda po torze, ale chciałby ją kontynuować na zasadzie szkoleń pozycji sportowej, to oczywiście jak najbardziej jesteśmy w stanie takie szkolenia poprowadzić, zrealizować i wtedy zaczynamy od placu manewrowego. Na placu manewrowym przechodzimy etap ułożenia odpowiedniej pozycji sportowej, wykorzystujemy do tego motocykle typu pitbike, mini GP, jak i również motocykle na kołach standardowych, 17-calowych, lekkie motocykle typu 250. Dlaczego zaczynamy od motocykli mniejszych, lekkich, na kołach 12-calowych? No, Hiszpanie już od wielu lat zaczynają szkolenia pozycji sportowej właśnie na takich motocyklach. Są to motocykle, na których ewentualnie, jeżeli trenujemy, to upadki nie są tak bolesne. Druga sprawa, te motocykle mają to do siebie, że one bardzo często zachowują się w sposób nieprzewidywalny. Nie jesteśmy w stanie je do końca stabilnie kontrolować. Dlatego trening na takich motocyklach wyrabia w nas odruchy, które będą później potrzebne nam również w jeździe na dużym motocyklu. Chociażby w przypadku utraty stabilności motocyklista najczęściej co robi? Zamyka gaz, no i wtedy sytuacja tylko może się pogorszyć. My, trenując na takich małych motocyklach, gdzie dość często dochodzi do różnego rodzaju upadków, właśnie spowodowanych tym, że tym podstawowym takim odruchem obronnym, czyli zamykaniem gazu, my tutaj właśnie w pewnym momencie dochodzimy do, po ćwiczeniach, po tych upadkach dochodzimy do odpowiednich reakcji, czyli reagujemy na gaz w sposób odpowiedni, czyli jeżeli motocykl zaczyna tracić równowagę, to my po prostu tego gazu dodajemy. To później w sposób bezpośredni przekłada się na duży motocykl, dlatego, tak jak mówię, warto na tych motocyklach trenować. Na tych motocyklach zdecydowanie szybciej jesteśmy w stanie ułożyć pozycję sportową, zdecydowanie łatwiej jest nam osiągnąć odpowiednie przechyły,
No i po takich treningach na placu zejście na kolano czy zejście na łokieć już nie jest wielkim problemem i wtedy dopiero możemy rozpocząć indywidualne szkolenie jazdy sportowej już na torze motocyklowym. W przypadku, gdy przeszliśmy już szkolenie na placu manewrowym, szkolenie pozycji sportowej, czyli trenowaliśmy na małych motocyklach, mini GP, pitbike i ewentualnie motocyklach o niższej pojemności, lekkich motocyklach, następnym etapem szkolenia to wyjazd na tor. Weryfikacja tego, co osiągnęliśmy na placu, co poćwiczyliśmy, jakie efekty uzyskaliśmy w jeździe na placu, trzeba to zweryfikować już w warunkach torowych. I wtedy oczywiście albo realizujemy takie szkolenia na motocyklach kursanta, albo ewentualnie wypożyczamy nasze motocykle i na naszych motocyklach również takie szkolenie indywidualne możemy prowadzić. Takie szkolenie indywidualne najlepiej ze względów chociażby na nieduży koszt wynajęcia toru prowadzimy na torze w Radomiu. Także jeżeli ktoś będzie po tych dwóch etapach pierwszych zainteresowany również dalszym rozwojem, dalszym szkoleniem, to oczywiście jak najbardziej takie szkolenia prowadzimy i takich szkoleń się podejmuje. Także pamiętajcie o tym, że motocykliści to grupa uczestników ruchu, która musi pamiętać o tym, że będąc uczestnikami ruchu niechronionymi, my musimy poświęcać sporo czasu na indywidualne szkolenia, dlatego że to będzie poprawiało nasze umiejętności, to będzie kodowało w nas odpowiednie odruchy, prawidłowe odruchy, bezpieczne, które oczywiście w sytuacji awaryjnej zwiększają nasze szanse na to, że z sytuacji trudnej, z sytuacji awaryjnej jesteśmy w stanie wyjść obronną ręką. Zapraszam na nasze szkolenia, od szkoleń podstawowych, gdzie nauka jazdy to bilet do tego, żeby móc szkolić się dalej. Zapraszam do szkoły motocyklowej Turbo na takie szkolenia. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam na kolejną premierę już za tydzień w niedzielę.